Cześć. Dzisiejszy film będzie kolejnym w serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o historii 16-letniej Emmy Walker. Wiem, że ta sprawa wielu z Was zainteresowała ze względu na jej okoliczności. Moim zdaniem jest bardzo interesująca, ponieważ pokazuje okrutną prawdę tego, że nawet jeśli kogoś kochamy i myślimy, że znamy daną osobę, może się okazać, że jest zupełnie inna niż myślimy. I pewne zachowania, które przypisujemy okazywaniu uczuć i miłości, mogą zamienić się w coś toksycznego i doprowadzić do prawdziwej tragedii. I ta historia jest tym bardziej frustrująca, że bardzo łatwo można było tym wydarzeniom po prostu zapobiec. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się na temat tej sprawy czegoś więcej, to zapraszam Was do oglądania. Emma Jane Walker urodziła się 20 marca 2000 roku w Knoxville w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzicami byli Mark i Jill Walker, miała także młodszego brata Evana. Przez wszystkich, którzy ją znali, jest opisywana jako bardzo miła, sympatyczna dziewczyna ze świetnym poczuciem humoru. W przyszłości chciała zostać pielęgniarką i pomagać wcześniakom oraz innym chorym noworodkom. Uwielbiała także zwierzęta i była wolontariuszką w lokalnym schronisku dla zwierząt. Cały swój czas spędzała na nauce, wolontariacie oraz spotkaniach ze znajomymi, a tych znajomych miała naprawdę wielu. Była bardzo popularna i lubiana w szkole. Należała do szkolnej drużyny cheerleaderek i dostała się tam jako jedyna dziewczyna z pierwszej klasy. Zwykle przyjmowane tam były tylko dziewczyny ze starszych roczników, ale Emma miała świetną energię i jej pasją był także taniec i miała naprawdę duży talent. Nie była taką typową, zarozumiałą i zbyt pewną siebie cheerleaderką. Wszyscy jej znajomi przyznają, że była bardzo pogodna i sympatyczna, uwielbiała poznawać nowych ludzi i nigdy nie była do nich uprzedzona i nie patrzyła na nich z góry. Naukę w liceum rozpoczęła w 2014 roku. Wtedy dostała się do Central High School w Knoxville w Tennessee. Emma była bardzo piękną dziewczyną i mnóstwo chłopców się za nią oglądało i starało się o jej względy. Musiała odrzucać tych wszystkich adoratorów, ale w pewnym momencie jeden z nich wpadł jej w oko. Był to starszy o 2 lata William Riley Gall. Para zaczęła spotykać się w 2014 roku. Emma miała wtedy 14 lat, a William miał 16. 2 lata później chłopak skończył liceum i poszedł na studia. Osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. Ważną częścią jego życia była drużyna futbolowa, której stał się kapitanem. Chodził także do kościoła i wiara była dla niego bardzo ważna. Jego życie nie zawsze było idealne. Gdy dorastał, był częścią, można powiedzieć, szkolnych odrzutków. Bardzo lubił gry komputerowe i Gwiezdne Wojny, ale gdy poszedł do liceum, jego największą pasją stał się sport. I to wtedy Riley, bo tak właśnie był nazywany przez swoich znajomych i rodzinę, po swoim drugim imieniu, stał się popularny i lubiany. On i Emma idealnie do siebie pasowali. Ona była piękną cheerleaderką, a on przystojną gwiazdą w futbolu. Byli taką typową parą, która bardzo często jest przedstawiana w filmach czy serialach, ale zarówno początek ich relacji, jak i cały jej przebieg były bardzo dalekie od ideału. Gdy zaczęli się spotykać, Riley miał dziewczynę i zostawił ją dopiero, żeby móc spotykać się z Emmą, ale nie zerwał zupełnie kontaktu ze swoją ex. Obiecał jej, że pójdzie z nią na szkolny bal i tak właśnie zrobił, mimo że już wtedy był w związku z Emmą i to bardzo nie spodobało się rodzicom 16-latki, którzy uznali, że on nie szanuje ich córki, że nie traktuje ich związku poważnie i początkowo byli bardzo sceptyczni co do tej nowej relacji, ale wydawało się, że po tym jednym incydencie wszystko będzie już dobrze. Jednak ich związek okazał się bardzo burzliwy. Często rozstawali się i godzili. Według zeznań ich znajomych nigdy nie było do końca wiadomo, czy w danym momencie Emma i Riley są razem, czy właśnie są w trakcie przerwy, ale za każdym razem, gdy ich związek się kończył, oni mówili swoim znajomym, że już nie są razem, wszyscy wiedzieli, że jednak ostatecznie do siebie wrócą, ponieważ ich więź była bardzo silna. Z czasem jednak Riley stawał się coraz bardziej zaborczy. Zabraniał swojej dziewczynie wychodzić ze znajomymi i też nie chciał w ogóle ich bliżej poznać. Nie lubił wszystkich jej znajomych. Nie chciał spędzać z nimi czasu. A gdy ostatecznie wyszła, cały czas do niej dzwonił i pisał SMS-y. W ciągu kilku godzin potrafił napisać nawet kilkadziesiąt wiadomości. Bez przerwy oskarżał ją o zdradę. Za każdym razem, gdy ona nie była z nim, twierdził, że jest z innym chłopakiem.
zabranią jej także ubierać się w sposób, który mu nie odpowiadał. Za każdym razem, gdy poważnie się pokłócili i dziewczyna nie chciała z nim rozmawiać, 18-latek jeździł pod jej pracę i tam godzinami czekał, obserwował, co dokładnie robi, czy na pewno nie rozmawia z żadnymi innymi chłopakami, ze swoimi współpracownikami, i chciał upewnić się, że gdy wyjdzie, to na pewno będzie musiała z nim porozmawiać, ponieważ nie będzie chciał jej inaczej wypuścić. Bardzo często był także agresywny. Podczas kłótni często groził jej, mówiąc, że jest już martwa. Często także groził, że popełni samobójstwo, jeśli nie będzie chciała z nim rozmawiać lub z nim być. Rodzice Emmy zaczęli się z czasem coraz bardziej niepokoić. Widzieli, że ich córka jest bardzo nieszczęśliwa i przestraszona. Wiedzieli, że ta relacja staje się coraz bardziej toksyczna, ale też nie zdawali sobie sprawy ze skali tego problemu. Próbowali rozdzielić nastolatków i uniemożliwić im kontakt. Między innymi zabraniali Emmie wychodzić z domu, chyba że do szkoły lub do pracy. Zabrali jej także telefon, ale nie wiedzieli, że ona na swoim iPadzie ma taką funkcję, że może nadal rozmawiać ze swoim chłopakiem, dlatego myśleli, że zapobiegli temu, ale jednak Riley i Emma nadal ze sobą wtedy pisali. Dopiero gdy 16-latka zobaczyła zdjęcia swojego chłopaka w towarzystwie innych dziewczyn na Snapchacie, postanowiła ostatecznie zakończyć ich związek po 2 bardzo burzliwych latach. I prawie od razu rodzice zauważyli ogromną zmianę w jej zachowaniu. Wydawała się dużo szczęśliwsza i spokojniejsza. I im również kamień spadł z serca, wiedzieli, że ich córka zasługuje na kogoś dużo lepszego. Z czasem jednak stało się jasne, że Riley nie zniósł końca tego związku tak dobrze. Próbował popełnić samobójstwo. Wziął bardzo mocny środek przeciwbólowy o nazwie Vicodin i popił go dużą ilością alkoholu. Na szczęście ostatecznie lekarzom udało się go uratować. 18 listopada 2016 roku Emma była w domu swojej koleżanki na imprezie. Cała szkoła świętowała zwycięstwo w ważnym meczu futbolowym. I wtedy, od kilku tygodni, dziewczyna nie miała już kontaktu ze swoim byłym chłopakiem, ale około 23 zaczęła dostawać dziwne SMS-y. Były wysyłane z nieznanego jej numeru, a autor pisał, że ma kogoś, kogo ona kocha i że ma zamiar skrzywdzić tę osobę. Dziewczyna uznała, że jest to żart i że ktoś próbuje ją sprowokować, ale ostatnia wiadomość była jeszcze bardziej niepokojąca. Ta osoba napisała, że jest rozczarowana jej zachowaniem i tym, że tak bardzo nie obchodzi jej życie innych osób, i żeby wyszła przed ten dom, w którym teraz się znajduje i imprezuje, i znajdzie jego w trawie. I rzeczywiście Emma wyszła wtedy z kilkoma ze swoich znajomych i zobaczyła chłopaka leżącego twarzą do dołu na trawniku. Okazało się, że jest to właśnie Riley, jej były chłopak. Wydawało się, że on właśnie w tym momencie odzyskuje przytomność i nie wiedział, gdzie jest. Powiedział, że ktoś go porwał i że nie wie, dlaczego został porzucony właśnie w tamtym miejscu. Emma nie wiedziała, czy ma uwierzyć w tę bardzo nieprawdopodobną i dziwną historię. Wtedy Riley zadzwonił do swojego kolegi, do Noły Waltona, żeby odebrał go i zabrał do domu, i nawet jego najlepszy przyjaciel nie uwierzył w tę historyjkę o porwaniu. Następnego dnia, gdy Emma wracała sama do domu, zobaczyła dziwną postać ubraną na czarno, z kapturem i ciemnymi okularami. Przestraszyła się i wbiegła do domu, ale nikogo tam nie było. I po jakimś czasie zaczęła słyszeć głośne pukanie do drzwi i ono nie ustawało. Była przerażona, wiedziała, że to jest właśnie ta osoba, którą widziała kilka minut wcześniej. Postanowiła napisać do swojego byłego. Powiedziała mu, że go nienawidzi, ale że bardzo go w tym momencie potrzebuje, i kilkanaście minut później Riley przyjechał na miejsce. Około godziny później do domu przyjechała także Jill Walker, czyli matka Emmy, i wtedy zastała córkę rozmawiającą ze swoim byłym chłopakiem. Oczywiście wygoniła go, powiedziała, żeby nigdy tam więcej nie przychodził, ale wtedy stało się jasne, że Emma jednak utrzymuje kontakty ze swoim byłym. Następny dzień, niedzielę, Emma spędziła w pracy, a wieczór w domu ze swoją rodziną. I wydawało się, że wszystko jest w porządku, ale zanim poszła spać, poprosiła swojego ojca, żeby włączył system alarmowy w domu. Ta prośba była dosyć nietypowa, ponieważ ten system nie był normalnie przez rodzinę używany. Ojciec zapytał, dlaczego chciałaby, żeby był włączony. Ona powiedziała, że wszystko jest w porządku, że nic złego się nie dzieje, ale po prostu czułaby się bezpiecznie, jeśli wiedziałaby, że ten system działa.
rodzice wiedzieli, że ten niepokój wynika właśnie z relacji z Rileym Golem i nieprzewidywalności jego zachowań. Następnego dnia, 21 listopada 2016 roku, Jill chciała obudzić swoją córkę wcześniej, około 6:15, ponieważ wiedziała, że tego dnia Emma chce umyć i ułożyć włosy przed pójściem do szkoły, a miała bardzo długie i gęste włosy, dlatego potrzebowała więcej czasu, żeby przygotować się do wyjścia. I zwykle Emma spała bardzo lekko i bardzo łatwo było ją obudzić, ale tym razem nie reagowała na te budzenie. Wtedy matka postanowiła pociągnąć ją za nogę i nadal bez reakcji. Gdy sprawdziła puls swojej córki, okazało się, że Emma nie żyje. Natychmiast zadzwoniła po karetkę i gdy ratownicy dotarli na miejsce, na pierwszy rzut oka myślano, że coś stało się jej podczas snu albo że próbowała popełnić samobójstwo, na przykład poprzez przedawkowanie. Ojciec przypomniał sobie, że w środku nocy obudził go hałas. Były to dwa głośne huki. Pobiegł wtedy do pokoju swojej córki, ale wydawało się, że ona spokojnie śpi i też żaden inny z domowników się nie obudził, dlatego pomyślał, że przesłyszał się, że tak naprawdę ten dźwięk był tylko w jego głowie i poszedł z powrotem spać. Przyczyna śmierci Emmy przez jakiś czas pozostawała zagadką. Funkcjonariusze zabezpieczali pokój i w pewnym momencie znaleźli tylko małą plamkę czerwonej substancji na poduszce dziewczyny. Teoretycznie mogła to być krew, dlatego została zabezpieczona. Tymczasem wieści o śmierci Emmy bardzo szybko rozeszły się po mieście i po szkole. Podejrzewano, że popełniła samobójstwo. Przyjaciele zaczęli pisać kondolencje na jej stronach, na portalach społecznościowych. Pisali też do jej byłego chłopaka, pytając jak się trzyma i czy wszystko u niego w porządku, ponieważ wiedzieli, jak bardzo jest w niej zakochany. Wkrótce on także umieścił wzruszający wpis na swoim Twitterze, w którym napisał, że zawsze będzie ją kochał i że będzie mu jej brakowało. Podczas zabezpieczania pokoju śledczy zauważyli małą dziurkę w ścianie za łóżkiem. Była naprawdę niewielka, miała średnicę około centymetra i teoretycznie mogła tam być wcześniej, ale wtedy zauważono, że w okolicach tej dziurki na pościeli są ślady tynku, czyli było wiadomo, że powstała niedawno, możliwe, że tamtej nocy. Niedługo później okazało się, że to dziura po kuli, która przeszła przez ścianę do pokoju dziewczyny. Padły dwa strzały, oba dokładnie w kierunku jej łóżka. Śledczy wiedzieli wtedy, że osoba strzelająca musiała być w tamtym pokoju, wiedzieć dokładnie, gdzie to łóżko jest, czyli dokładnie znać ten pokój. To musiał być ktoś, kto kiedyś odwiedził dom. Autopsja potwierdziła, że Emma zginęła od postrzału w głowę podczas snu. Gdy policja rozpoczęła śledztwo, podejrzenia natychmiast zostały skierowane na jej byłego chłopaka. 16-latka nie miała żadnych wrogów. Jej rodzina i znajomi powiedzieli, że Riley jest jedyną osobą, która mogłaby w jakikolwiek sposób chcieć ją skrzywdzić. Podczas jego przesłuchania wróciła sprawa tego porwania oraz tego pukania do drzwi, wtedy kiedy Emma do niego napisała i go wezwała. Wersja o porwaniu również dla policji była zbyt niewiarygodna. Ta okolica była bardzo bezpieczna i nie było żadnych innych przypadków porwań w tamtym okresie. Jak również okoliczności tego zdarzenia były niewiarygodne. To, że ktoś porwał chłopaka tylko dlatego, żeby zdobyć uwagę jego dziewczyny i ona mogła w jakiś sposób go uratować, a gdy okazało się, że jej to powiedzmy nie obchodzi, to po prostu wyrzuciła go pod jej domem, czy pod domem, w którym ona wtedy się znajdowała. Przejrzano także nagrania z tego dnia, kiedy Emma była sama w domu i słyszała to pukanie i ta osoba, która miała na sobie kaptur i okulary, czyli oczywiście nie mogła na tych nagraniach być pozytywnie zidentyfikowana, to posturą i sposobem poruszania i sylwetką idealnie pasowała do ex-chłopaka Emmy, Rileya. Podczas przesłuchania okazało się także, że Riley nie ma alibi na noc morderstwa. Podobno cały wieczór spędził u swoich dziadków, a później pojechał na parking przed swoim akademikiem i tam spędził większość nocy. Miał zdjęcia swojej Emmy, oglądał je i wspominał związek i cierpiał z tego powodu, że nie są już razem. Wraz z postępami śledztwa wychodziły na jaw coraz bardziej niepokojące fakty z ich związku i tego, jak bardzo toksyczny był i jaką obsesję 18-latek miał na punkcie swojej dziewczyny.
Podejrzenia policji tylko pogłębiły zeznania dwóch najbliższych przyjaciół chłopaka. Jednym z nich był Alex, który zeznał, że Riley kilka dni wcześniej zwierzył mu się, że po tym rzekomym porwaniu postanowił ukraść pistolet swojego dziadka, żeby móc się bronić. To był Glock kaliber 9 mm. Zapytany o to podczas przesłuchania, Riley oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, powiedział, że nigdy nie miał takiej broni i że nawet nie wiedział, że jego dziadek jest w posiadaniu takiego pistoletu, ale podczas śledztwa wyszło na jaw, że dziadek nawet zgłosił zaginięcie tej broni i najprawdopodobniej to właśnie Riley ją ukradł. Ponadto 18-latek podczas tego przesłuchania był bardzo spięty i dziwnie się zachowywał. Ani razu nie użył imienia Emma, tylko za każdym razem określał ją jako ta dziewczyna. Zapytany, jaką dziewczynę ma na myśli, powiedział, że tę, która zginęła. Drugi przyjaciel, Noah, ten, który odebrał go wtedy po tamtym rzekomym porwaniu, powiedział policji, że również kilka dni wcześniej Riley zapytał go, jak usunąć odciski palców z broni. A gdy Noah powiedział, że nie ma pojęcia, jak to zrobić i po co mu ta informacja, on powiedział, że dobrze, nieważne i tak chciałem wiedzieć tylko dlatego, że mój współlokator się nad tym zastanawiał. Już wtedy Riley był głównym podejrzanym policji i nawet jego najbliżsi znajomi zaczęli wątpić w jego niewinność. Gdy wyszedł z aresztu, spotkał się ze swoimi kolegami i powiedział im, żeby nie rozmawiali z policją i że jest niewinny, ale że nie chce, żeby oni powiedzieli cokolwiek, co mogłoby potencjalnie go pogrążyć. Ponadto przyznał, że nadal jest w posiadaniu tej broni, którą ukradł dziadkowi i że musi się jej pozbyć, również żeby policja nie znalazła jej i żeby nie myślała, że to on jest winny, ponieważ jego zdaniem nie jest. Koledzy oczywiście bardzo słusznie mu nie uwierzyli i postanowili współpracować z policją. Razem z funkcjonariuszami zorganizowali prowokację. Poszli do jego domu i mieli przy sobie posłuch oraz ukrytą kamerę. Zaczęli z nim rozmawiać. Wtedy Riley poprosił ich, żeby pomogli mu ukryć tę broń. Postanowił, że najlepszym miejscem ukrycia będzie rzeka Tennessee River, która znajdowała się niedaleko, ponieważ tam nikt nigdy tej broni nie znajdzie. Chłopcy bardzo dobrze się spisali. Sprawili, że Riley uwierzył im, że rzeczywiście chcą mu pomóc i że wierzą w jego niewinność. Cała trójka pojechała nad rzekę i cały czas śledzili ich policjanci. Gdy dojechali na miejsce, Riley wyjął białe rękawiczki, założył je bardzo dokładnie, wyjął broń i właśnie miał zamiar wrzucić ją do wody, gdy wkroczyli policjanci i aresztowali go. W maju 2018 roku rozpoczął się proces. Sąd w Knox County uznał Williama Rileya Gola winnego morderstwa pierwszego stopnia, stalkingu, kradzieży tej broni swojego dziadka oraz manipulowania dowodami. Został skazany na dożywocie z możliwością zwolnienia warunkowego po 51 latach, czyli w wieku 71 lat. Podczas rozprawy Riley przepraszał rodziców Emmy, powiedział, że jest mu bardzo przykro, że ją im odebrał, że nie ma dnia, żeby o niej nie myślał i że bardzo ją kochał. Ale prokuratora podkreślała, że te przeprosiny są nieszczere, ponieważ na nagraniach z rozmów, które wykonywał z aresztu, słychać, że ćwiczył tę wzruszającą przemowę i zastanawiał się, co powinien powiedzieć, żeby wzbudzić litość. Podczas procesu jego obrońcy próbowali argumentować, że to był tylko wypadek i że zamiarem chłopaka nie było tak naprawdę zabicie swojej byłej dziewczyny, że chciał to zrobić, strzelić w jej ścianę, dlatego żeby ją przestraszyć, żeby znowu do niego zadzwoniła, żeby do niego napisała i go wezwała, tak jak wtedy, gdy pukał do ich drzwi. On ostatecznie przyznał się do tego, że to rzeczywiście on tamtej nocy pukał do drzwi, jak również, że upozorował to porwanie, żeby zdobyć jej uwagę. Jednak tej wersji wydarzeń o tym, że jego zamiarem nie było zabicie dziewczyny, przeczyło to miejsce, gdzie celował. Celował dokładnie tam, gdzie stało łóżko. Wiedział, że ją zabije. Te tłumaczenia zostały ostatecznie odrzucone i obecnie Riley odsiaduje swój wyrok w Knox County Jail. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli słyszeliście o niej jeszcze coś, o czym dzisiaj nie powiedziałam, to napiszcie to w komentarzach. Bardzo chętnie o tym przeczytam. Jeśli macie propozycje, jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, również dajcie mi znać. Jeśli chcielibyście dołączyć do grona moich patronów, to link znajdziecie w opisie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!